u braci metodystów, baptystów i tak dalej, i tak dalej. A więc wśród wszystkich chrześcijan można znaleźć ludzi, którzy z Bożego punktu widzenia są jego dziećmi. Kto o tym decyduje? Że ktoś jest ludem Bożym, albo ktoś nie jest ludem Bożym? Co decyduje o tym? Że jest się jego dzieckiem. To, że się ktoś zapisał do towarzystwa jakiegoś kościoła, czy że wstąpił do takiego czy innego kościoła? No nie. A co decyduje? Jego stosunek do Boga, do Chrystusa. Potem do bliźniego. Ale przede wszystkim wiara w Jezusa Chrystusa. I potem dalej. Poświęcenie się Bogu na służbę. Są różne stopnie ludu Bożego. Bliższe, dalsze. Różne pokrewieństwa. Różne przymierza. Chodzi o nakreślenie pewnego takiego ogólnego spojrzenia. A więc nie będziemy szczegółowo drążyć tych spraw. Nie ten jest cel naszych rozmyślań. Ale żebyśmy sobie spojrzeli na to zagadnienie z różnych punktów widzenia, ale przede wszystkim z boskiego punktu widzenia. Jak Bóg to widzi? Bo co nas interesuje? Nawet nie jak my to widzimy, ale jak Bóg to widzi. My widzimy bardzo często bardzo po ludzku. Patrzymy na to co zewnątrz. Wnętrza widzimy albo widzimy w krzywym zwierciadle i widzimy coś zupełnie czego nie ma, albo coś, co nam się wydaje, bo taką mamy wolę, albo taką takie tam inne. A więc poświęcenie się Bogu. Ale możemy również dobrze rękę braterską podać osobom, które są wśród świadków, wśród adwentystów, baptystów i różnym innym. I oni nam też powinni podać rękę braterską, prawda? A że nie podają, to nie jest nasz problem, to jest ich problem. My ich możemy nazwać braćmi i oni też powinni nas nazwać braćmi. Dlatego, że nieważne jest, czy ktoś jest u baptystów, tylko jaki ma stosunek do Chrystusa, do sprawy Bożej, czy gorliwie Jemu służy. Może być zaślepiony umyśle, ale duch jest ten sam. To, że oni nie chcą nas nazywać braćmi, to z czego wynika? No bo niektórzy z nich zostali nauczeni, że tylko w obrębie ich własnej grupy religijnej można mówić o jakiejś łączności z Bogiem. A wszystko na zewnątrz to jest świat, to jest nadmieszczenie. A więc na wszystko na zewnątrz przyjdzie zniszczenie, to będzie... wszyscy będą zniszczeni, a jedynie my, niektórzy z nas mają szansę. Ale to jest niewłaściwy pogląd. Zły pogląd, krzywy pogląd. To nie jest prawda. A więc podsumujmy. Lud Boży to są wszyscy poświęceni Bogu ludzie. No i nie są oni ograniczeni do jakiegoś jednego konkretnego wyznania. Zgadzamy się z tym? Zgadzamy. Są rozproszeni. Tak, są rozproszeni. Dlatego wyrabiamy sobie dobre uczucia, sympatię do wszystkich chrześcijan wokoło. Czy wobec tego taki lud Boży, rozproszony po różnych kościołach, grupach wyznaniowych, związkach, można jakoś zorganizować? No bo Bóg zorganizował, prawda?
ale czy można ich zamknąć w obrębie jakiegoś jednego stowarzyszenia? Nie da się. Dlaczego? No bo oni nie chcą. A Bóg niczyjej woli nie łamie. Można chcieć albo nie chcieć. Bóg podał prawdę. Chcieliśmy przyjąć, to przyjęliśmy. A co się stało z tą częścią prawdy, której nie przyjęliśmy? Po prostu ich nie posiadamy. Nawet nie wiemy, że ona istnieje. Oni chcą być tam, gdzie są, no to są tam. Jedni są tak zwanym ruchu czy też organizacji Świadków Jehowy, a inni w świeckim ruchu misyjnym Epifania. Inni u baptystów, inni gdzieś tam i wszyscy uważają, że są w dobrej prawdzie. No ktoś z nich błądzi, to jest oczywiste. My mówimy, że oni błądzą, ale pozwólmy spytać ich o zdanie. Wtedy się dowiemy, jak my chodzimy. My mówimy, że oni błądzą, no ale skoro jesteśmy tu zgromadzeni w jednym duchu, w jednej wierze, to uważamy, że ci inni nie mają racji. Prawda? Nie mają racji we wszystkich punktach biblijnych. Bo gdybyśmy uważali, że oni mają lepszą doktrynę, no to gdzie byśmy byli dzisiaj? Czy tutaj byśmy przyszli? No nie. I nie ma się co czarować. My uważamy, że mamy najlepszą prawdę biblijną. Ale to nie oznacza, że my nie szanujemy i nie uważamy tamtych za braci w Chrystusie. Oczywiście też ich uważamy. Uznajemy. No więc trzeba wyciągnąć wniosek taki, że na ludzki sposób nie można stworzyć jednej organizacji, która by ogarnęła cały lud Boży. Nie da się. Patrzymy na to z punktu widzenia Boga. On ma swoje dzieci tu i tam. Jeden podlega papieżowi, drugi arcybiskupowi, trzeci jakiemuś patriarcze i jest mu na razie w tym dobrze. A jednak ten lud Boży, tak widziany, jest zorganizowany na sposób biblijny. Wiemy, jak to wygląda. Że są zbory, są nauczyciele w tych zborach, a więc te organizacje najpierw, powiedzmy, tego ludu Bożego jest ta organizacja niewidzialna, niewidoczna, nie ma szyldu, nie jest opisana. Nie można jej znaleźć nigdzie w świecie. A polega na wzajemnej duchowej łączności członków tego ludu Bożego. Jedni są bardziej tego świadomi, inni mniej tego świadomi, ale takie jest stanowisko biblijne. Z powodu tego, że ten lud Boży chce uprawiać wspólne nabożeństwa, oni się łączą w zbory i razem praktykują swoją wiarę. I takie zbory są opisane w Piśmie Świętym. Zgadzamy się, że są opisane w Piśmie Świętym zbory pańskie i sposób, w jaki mają się organizować. I nie chcę tego dokładnie analizować, podawać tekstów na potwierdzenie, bo później będziemy się nad nimi zastanawiali. Bo na przykład artykuł Kościół kompletnie zorganizowany
taki artykuł był kilka razy drukowany w teraźniejszej prawdzie po to, aby najwidoczniej braterstwo kilka razy go przeczytali, dobre wnioski z tego wyciągnęli. Aby organizacja mogła działać, musi mieć jakieś cele, czyli jakąś wizję. Musi mieć jakieś konkretne plany, zamierzenia. No więc ta prawdziwa organizacja ludu Bożego, tego niewidzialnego ludu Bożego, rozproszonego wszędzie, w mniejszym lub większym stopniu, to jakie ma cele? Jedność. A więc jakie cele mają prawdziwi chrześcijanie, bracia i siostry? Mówimy o biblijnych celach. Ja jeżeli nie, abyśmy zorientowali się, czym się mają prawdziwi ludzie Boży zajmować. Pierwszym celem ludu Bożego to jest, brzmi on tak, że lud Boży, czyli każdy członek ludu Bożego, ma czcić Boga, rozwijać cześć do Boga, chwalić Go, dziękować Mu, czuć związek z Bogiem. Tak jest cel jego istnienia. Tego każdego członka ludu Bożego. To jest jeden z celów. Innym celem jest cel względem siebie. Czyli lud Boży ma siebie doskonalić. Ma się oczyszczać z różnych kłopotów, jakie przyniósł ze sobą. Ma się gromadzić z innymi, którzy mają podobnego ducha. Tak to w Biblii jest opisane i ma rozwijać podobieństwo Chrystusowe. Takie są cele względem siebie. Następnie ma się odłączać od grzeszników i błądzicieli. To też jest napisane w Biblii i ostatecznie jest upoważniony do przeprowadzania swoich gospodarczych spraw w obrębie zgromadzenia, w którym się ten lud Boży znajduje. Jest to w Biblii. Jest? Jest. Wiemy, że tam jest. Względem świata, jakie ma cele lud Boży względem świata? Ma nawrócić świat? Nie. A więc lud Boży nie ma za zadanie nawrócić świata. Ale ma jakieś cele. No więc co ma dawać? Dawać świadectwo o grzechu, prawdzie, sprawiedliwości. Prawda? A potem ma karcić świat dla sprawiedliwości z powodu grzechu. Tak. I to jest napisane w Ewangelii. Ma to robić. Ma strofować, pokazywać, że świat błądzi. Ale nie ma ich nawracać, bo nie takie jest Boże zamierzenie. Nie takie. I to w zasadzie, co powiedziałem, to wyczerpuje listę celów prawdziwego ludu Bożego. Każdy więc, kto jest ludem Bożym, czy jest tu, czy u baptystów, czy gdziekolwiek indziej, to on będzie te rzeczy wykonywał. Będzie chwalił Boga, będzie się rozwijał w podobieństwo Chrystusa, będzie czcił Boga, ale również będzie strofował świat za jego grzechy. Bo nie będzie się czuł komfortowo, mając do czynienia z jakimiś grzesznikami, jakimiś bluźnierkami i tak dalej. Wiemy, w czym rzecz. Po prostu nie akceptują ci ludzie tego i mówią, ja tego nie akceptuję. Ktoś może powiedzieć, że to już jest element karcenia, strofowania. Bo drugi mówi, że no dobrze, to ty mnie
oceniasz, ty nie osądzasz. Ale lud Boży może tu powiedzieć, no nie, nie oceniam, ale nie akceptuję. Pozwól mi mieć swoje zdanie i to jest ta dyskretna różnica między osądzaniem, a brakiem akceptacji. Jeśli lud Boży ma takie cele, jest, drodzy braterstwo, rozproszony, jak już mówiliśmy, wszędzie, to z tego już wynika, że nie może istnieć żadna jedna organizacja widzialna, stworzona przez ludzi, która będzie te cele realizowała przy użyciu całego ludu Bożego. Mimo jednak, że nie może i że po drugie w Biblii o takiej organizacji nie ma mowy, to lud Boży może swoje cele wykonywać skutecznie. I zgodzimy się z tym, prawda? Przy pomocy Boga, lud Boży w takiej niewidzialnej organizacji i strukturze może swoje cele wykonywać. I taka jest biblijna prawda o organizacji ludu Bożego, tego niewidzialnego ludu Bożego, rozproszonego po wszystkich wyznaniach chrześcijańskich. Ta organizacja niewidzialna, bo te związki duchowe są niewidzialne dla fizycznego wzroku, nie ma szyldu, nie ma czegoś tam, jakiegoś ciała, że my tu jesteśmy zarządzający, jednak niekiedy ujawniają się na poziomie najpierw zborowym, obojętnie, czy to będzie zbór nasz, czy zbór innych, inaczej trochę myślących chrześcijan, to między nimi są prawdziwi ludzie lub mogą być. To może nie wszędzie oni są, ale musimy zakładać, że w każdej społeczności religijnej mogą być prawdziwi ludzie Boży. Dlatego ja z własnego doświadczenia wiem, że mam takich przyjaciół, znajomych jeszcze z młodzieńczych lat, kolegą w szkole byliśmy kolegami. No, oni są katolikami, ale powiedziałbym, że są chrześcijanami przede wszystkim. Tam kiedy się zachodzi do domu, to czuć ducha chrześcijańskiego. Nie wszędzie to czuć. Nie wszędzie się to czuje. Raczej wielką rzadkością jest, że jest rodzina, kiedy się do niej wchodzi, czuje się ciepło i ducha chrześcijańskiego. I to rodzina katolicka. Oni nie zamierzają tego zmieniać. Oni oczywiście znają moje poglądy. Starają się wzajemnie siebie szanować. I ja osobiście uważam, że ich społeczność z Bogiem jest dość zaawansowana. Nie chciałbym klasyfikować, kwalifikować, czy bardziej to, czy tamto, ale moim osobistym przekonaniem jest to, że tak właśnie jest, że są oni drogimi, że są w jakimś stopniu dziećmi Bożymi. A więc przy pomocy Boga lud Boży w takiej niewidzialnej organizacji i strukturze może swoje cele wykonywać. Taka jest biblijna prawda o organizacji ludu Bożego. Ta organizacja niewidzialna, bo te związki duchowe są niewidzialne dla fizycznego wzroku, ona powoduje to, że lud Boży
w niej się skupia, zgromadza, schodzi, ściąga tam, jest siła, która ciągnie do tego zgromadzenia. Każde nie pójście do tego zgromadzenia, kiedy można było pójść, jest boleśnie odbierane. Obojętnie, czy to będzie zbór nasz, czy zbór innych, inaczej myślących chrześcijan. Tam oni się dobrze czują. Inni byli Paryjami, inni byli Kolosami. Bo może nie wszędzie są ludzie Boży. Są zbory, w których nie ma ludu Bożego. I tam nie będzie tego ciepła, tego magnesu, który będzie przyciągał ich wzajem do siebie. Mają swoich nauczycieli, to jest biblijna myśl, mają starszych, mają diakonów i jest o tym w Piśmie Świętym. Czy są opisane relacje braterskie, jakie mają panować w Boże? Są opisane. Czy są opisane inne zwyczaje zborowe, rodzaje nabożeństw? Częściowo są opisane. A więc to już po części staje się widzialne. I tak powinno być we wszystkich zborach, tam gdzie znajduje się lud Boży. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian, 14 rozdziale, 40 wierszu mówi bardzo ważne słowa. Wszystko się nie dzieje przystojnie i porządnie. Co prawda kontekst tych myśli nie nawiązuje wprost do wyborów. On tam nawiązuje raczej myślą apostoła Pawła jest to, że są różne rodzaje nabożeństw, różne rodzaje zebrań. Ale dzisiaj mamy akurat taki rodzaj, że będziemy nominowali sług. Apostoł Paweł zauważył, że zbór Boży, że lud Boży powinien być zorganizowany. I jeśli mówimy o organizacji, to w podświadomości mamy na uwadze no jakiś organizm albo organizację. Coś, co jest z sobą połączone i skutecznie współpracuje w dobrym celu. No w naszym organizmie możemy zauważyć, że każda komórka, nie wiem ile ich jest, współpracuje, no o ile jest pozytywną komórką, a nie jakąś tam nowotworzącą się, to działa, współpracuje dla dobra całego organizmu. No, żebyśmy żyli, dobrze się czuli i mieli odpowiednią ilość sił i wszystkie zbędne rzeczy mielibyśmy odprowadzone tam, gdzie mają być odprowadzone, a te które mają być oczyszczone, żeby były oczyszczone i tak dalej. Ma to wszystko funkcjonować należycie, a więc być zorganizowane. Apostoł Paweł w 12 rozdziale, a w 12 wierszu mówi, że ciało Chrystusowe jest podobne do ciała ludzkiego, a w ciele ludzkim możemy spostrzec bardzo wysoki stopień zorganizowania. Kiedy spostrzegamy na świat otaczający nas w koło, to też zauważamy, że ten stopień zorganizowania jest bardzo wysoki. Apostoł Paweł, który organizował, czyli wprowadzał porządek w pewnych grupach naśladowców Chrystusa, którzy wywodzili się z różnych środowisk, to nie była to łatwa rzecz, dlatego że gdyby chrześcijaństwo rozpoczęło się tylko wśród Żydów i tam miało pozostawać trwać, to byłoby to dużo prostsze, łatwiejsze, dlatego że te same obyczaje, mniej więcej podobne, te same, ten sam system wartości, czy też podobny, no, oparty na dekalogu, na zarządzeniach Mojżesza,
Dobrze, byłoby to łatwiejsze. Ale apostoł Paweł, kiedy szedł głosić, to on tylko, że tak powiem, rykoszetem sięgnął troszeczkę Żydów. A jego główna praca odbywała się do Greków, Rzymian i innej narodowości pogan. Notatki, najstarsze notatki angielskie sięgają do tego, że nie pamiętam imienia w tej chwili, ale któryś z Anglików wspomniany w Biblii był jednym z uczniów apostoła Pawła. I stąd do Anglii bardzo szybko nauka biblijna dotarła. Nie tak jak do Polski, że dopiero tam w późniejszych stuleciach. A więc apostoł Paweł miał braci różnych środowisk i musiał wprowadzać jakiś uwspólniony porządek. Jak wiemy, było zebranie w tej sprawie w Jerozolimie, gdzie były ustalane priorytety. Co ma być tą bazą, czego mamy się trzymać, czego nie odpuszczać, a co możemy sobie odpuszczać. Jak wiemy, że wielu z braci pochodzących z narodu izraelskiego chcieli koniecznie utrzymać obrzezanie. Chcieli utrzymywać różne święta żydowskie, które były dla nich oczywiste i święte. Natomiast radą apostołów było, żeby tylko rzeczy najważniejsze. I okazuje się, że ta praca zaowocowała. Duch, który był zaprowadzony przez apostoła Pawła, jak również sługi, który był autorem tego jego dzieła, był oczywiście Bóg. I to właśnie jest duch zrozumienia, wzajemnej współpracy, usługi, jedności, różnicy narodowej, wykształcenia, płci, pochodzenia, kultury. Te wszystkie rzeczy wnoszą swoje wartości. Weźmy ludzi o różnych kulturach, o różnym sposobie spojrzenia. Mało tego. No, drodzy braterstwo, mamy przykład. Kilkadziesiąt lat temu. Rozpoczęła się praca na Ukrainie. Tam nasi bracia byli. No, byli jeszcze przed wojny. Część braci została w Lwowie, w okolicach. Ale stworzyły się nowe zbory. Nowe ogniska, gdzie bracia zaczęli się zgromadzać. Spójrzmy, jakie różnice są. Przecież mamy tą samą prawdę. Oni czytają, nauczyli się czytać polskiego, bo wielu z nich umiało, inni się nauczyli i korzystają z polskich, teraźniejszych praw, polskiej literatury, no bo w ukraińskim języku było tego bardzo niewiele. W tej chwili już jest znacznie lepiej. Ale jakie różnice mentalne? Przecież w wielu przypadkach nasi bracia musieli bardzo przyhamowywać swoje uwagi, żeby nie zrazić ich, a z drugą stroną dla nich było bardzo dziwnym, że na przykład bracia w niedzielę po południu się nie zgromadzają. Jak to? A co wy robicie w niedzielę po południu, jakby na zebranie nie idziecie? To są te różnice, które wynikały z różnych, no właśnie z tych różnic. I ta praca zaowocowała. Duch, który był zaproponowany przez apostoła jako sługi, no on przyniósł swoje owoce.
Niektórzy nawet czytelnicy Biblii myśleli, że Jezus odchodząc z tego świata pozostawił niedopracowane sprawy organizacji chrześcijaństwa. I zaczęli więc pomagać Jezusowi i apostołowi Pawłowi i tworząc sztuczne struktury uzupełniali to, czego uważali, że Biblia nie podała, albo za mało podała, albo niewłaściwie to podała, no, zaczęli uzupełniać swoimi pomysłami. No i stworzyło się różne dziwne stwory, które istnieją po dzień dzisiejszy. Te wielkie stwory, które były kiedyś na Ziemi w sensie fizycznym, tak, obecnie są jeszcze ich pozostałości w sensie duchowym, no, chociaż już nie są takie wielkie, już się rozsypują, to widać na każdym kroku. A więc pierwszą sprawą to jest to, że ludzie pierwotnego chrześcijaństwa doszli do wniosku, że chrześcijanie powinni być zorganizowani na wzór organizacji ludzkich. I to był pierwszy błąd. Właśnie Kościół Chrystusowy jest organizacją niewidzialną i w przeciwieństwie do widzialnych organizacji ludzkich zbór, ponieważ organizacja Kościoła Chrystusowego odbywa się na innych zasadach. W pierwszym kościele dążono do tego, aby między sługami wyróżnić jednego szczególnego sługę. Dzisiaj jest u nas, że tak powiem, dyskusja o przewodniczących zborów. Ma być, nie ma być, ma być taki, ma być inny. Ale w gruncie rzeczy od tego się też zaczęło, że byli wybierani starsi zgodnie z nauką apostoła Pawła, ale później, no, żeby jednego kogoś ustalić ponad nimi, no to takiego starszego ponad starszymi ustalono. No i no, ale tu był taki starszy ponad starszymi, w Efezie był tu, tam i jeszcze w innych zborach. No należałoby teraz ustalić jednego takiego starszego, który będzie starszym ponad tymi starszymi, którzy już są ponad tamtymi. No i w ten sposób stworzyła się hierarchia. Stworzyła się hierarchia, która spowodowała to, że duch, który był wprowadzany przez nauki apostoła Pawła, nauki Pisma Świętego, gdzieś przestał być. Te zbory no, z czasem przestały być samowolne, dlatego że to już nie zbory ustalały tych starszych, dlatego że ci starsi już byli tak mocni, że właściwie te zbory były tylko potrzebne, żeby zasilać ich działania, no ale już na stanowiska naznaczał ten starszy ponad starszymi. No i tak poszło. Tak poszło. I tego mamy, my chcemy się strzec. Tego się chcemy wystrzegać. I ja się nie dziwię, że dzisiaj wielu braci mówią, jaki przewodniczący? Jaki przewodniczący? Są starsi, koniec. Taka jest biblijna zasada i tak ma być. Taka jest biblijna zasada. W Biblii nie ma o przewodniczących. I my możemy oczywiście powołać przewodniczącego, jeżeli mamy taką wolę, jeżeli tak uważamy, że to jest potrzebne nam, proszę bardzo, to jest nasza wola. Ale nie wolno dawać jednemu władzy większej niż pozostałe. Starszy, każdy jest takim samym sługą ludu Bożego. I nie ma większej władzy nad pozostałymi. To po prostu wynika z
z Ducha Pisma Świętego. Bo zwykle w każdej zbiorowości istnieje ktoś, kto ma większą potrzebę, no, bardziej pracowania palcem niż ręką i będzie chciał pokazywać innym, co wy macie robić, jak wy macie czynić. Demokracja zborowa naszej społeczności jest podstawą i starsi mają być usługującymi zborowi, a zbór ma wszystkie istotne sprawy w demokratyczny sposób załatwiać. I to nie, że starszy będzie mówił, wy macie tak czy siak, ale jest demokracja. Jesteśmy grupą ludu Bożego, którą chcemy być. My chcemy, jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy być razem. Dlaczego? Dlatego, że jest tam dobrze razem. Czasami jest trochę gorzej, ale generalnie jest tam dobrze. Gdyby nam było źle, to byśmy tutaj nie byli. Więc były różne zbory i w różny sposób one te sprawy rozwiązywały. A więc służby w kościele tym biblijnym byli wybierani. I ten system właśnie wybierania jest zabezpieczeniem przed wypaczeniami, aby władcy, którzy przemienili się ze słów, nie narzucali swojej woli i nie dominowali swoją wolą w środowisku. Żeby zgromadzenia nie musiały być im poddane, podległe, czy też w jakiś inny sposób zdominowane przez nich. I dlatego też, jak wiemy, został jeszcze inny błąd uczyniony, a mianowicie ten, że wprowadzone zostało naznaczanie sług, a nie wybieranie. I jak tam podaje apostoł Paweł w Dziejach Apostolskim, 14 rozdziale, 23 wierszu, gdzie czytamy: a gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli. A więc przez głosy czytałem komentarze do tego wiersza w komentarzach i katolickim. I bardzo różnie to omijają, że to były głosy tych apostołów i ich pomocników. Że to przez te głosy. Ale świadkowie, drodzy bracia, nasi bracia świadkowie mówią dokładnie tak samo. Czyli już ten komentarz katolicki im odpowiada, że to były głosy apostołów i ich pomocników, że ci członkowie zgromadzenia są absolutnie nic nie głosy, sami mieli głosowania i się na tym nie znali. No. Ponieważ ten temat ten corocznie omawiamy, no, pomijemy sobie głębsze drążenie, uznając słuszność tej zasady, lecz istotą sprawy jest nie samo mechaniczne podniesienie ręki, jak to mówi, przez głosy, tylko wcześniejsze podjęcie decyzji, czyli podjęcie decyzji, czy podnieść tę rękę, czy jej nie podnosić. Czy też podnieść ją w tym, czy w innym momencie. Ponieważ taki sposób decydowania o sługach w zborze, którzy mają swoją służbę czynić dla dobra swego zgromadzenia, jest decyzją bardzo odpowiedzialną. Dlatego też
właśnie dzisiejszy dzień jest wyprzedzeniem przed wyborami, przed wybieraniem i wskazuje na to, że jesteśmy tak zaangażowani w te sprawy i że potrzebujemy przemyślenia, żeby wybrać te osoby, które uważamy, że powinny być wybrane. Ponieważ jest to jednak bardzo ważna decyzja, która powinna być poprzedzona przemyśleniami i przed studiowaniem pewnej partii materiału, który znajdziemy w 6 tomie, a przede wszystkim w listach apostoła Pawła, o czym będziemy jeszcze mówili, ale komentarze do tego są bardzo szerokie. W 6 tomie mamy na ten temat prawie 100 stron, a także w teraźniejszych prawdach i w sztandarach. To właśnie ma na celu, abyśmy wcześniej wiedząc o tych kryteriach, o tych zasadach, o tych problemach mogli decyzję swoją za tydzień podjąć z pełną odpowiedzialnością, jaką decyzję, jako dojrzałą i odważną, szczerą i jednocześnie uczciwą. Ta wrażliwość jest czasami przytępiona i sam braterstwu od siebie powiem, że jest rzeczą konieczną, aby odświeżyć sobie czytanie 6 tomu, bo czytając te informacje, które brat Russell podał nam dla naszego dobra, dla dobra atmosfery i rzeczy dziejących się w zborach. Dlatego też nie traktujmy nominacji czy wyborów jako okazji do jakichś rozliczeń czy porachunków, ponieważ duch tych nominacji powinien być duchem pańskim. Duchem zrozumienia dla wspólnego dobra, jednocześnie ze świadomością, że przeciwnik nie śpi. Jak wszyscy wiemy, że apostoł Paweł podaje te kryteria w sposób bardzo precyzyjny i mianowicie w liście apostoła Pawła do Tymoteusza w rozdziale 3, jak również do Tytusa w rozdziale 1, apostoł napisał tak. Wierna jest ta mowa, jeśli to biskupstwa żąda dobrej pracy, żąda. W tym pierwszym tekście jest już pewna ciekawa myśl, a mianowicie, że chęć bycia sługą w Kościele Chrystusowym jest dobrą ambicją. Jak wiemy, ambicja może być dobra lub zła. I tutaj właśnie sztuka polega na tym, aby mieć dobrą ambicję. A ta dobra ambicja polega na tym, żeby być sługą, czyli chcieć służenia innym. I apostoł Paweł mówi, że ten ktoś dobrej pracy żąda. Dobrej pracy, a nie władzy. Dobrej pracy. Mówi, ale biskup, to słowo również ewoluuje i kojarzy się również z wielkim dostojnikiem kościelnym, ale niekoniecznie znaczyło to wtedy. A znaczy dosłownie nadzorca, czyli czuwający lub też ten, który widzi. Biskup ma być nienaganiony. Mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny, ku nauczaniu sposobny, nie pijanica wina, niebitny, niesprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, niestwarliwy, niełakomy, który by dom swój dobrze rządził, który by dziadki miał posłuszeństwie ze wszelką uczciwością. Bo jeśli by kto nie umiał swojego własnego domu rządzić, jakoż pieczę będzie miał o Kościele Bożym. Nienowotny, ale będąc nadęty, nie wpadł w sąd podharty, musi też mieć
świadectwa dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i sidła posady. To są kryteria, które apostoł Paweł, którymi określa starszych. I zaczniemy od omawiania tego, jakim starszym nie powinien być. A więc starszy nie powinien być samowolnym. Jak apostoł Paweł pisze w pierwszym liście, do Tytusa w pierwszym oddziale, 7 wierszu, albowiem biskup ma być beznagany jako szafarz Boży. W tym miejscu jest to słowo greckie autados, które tłumaczy się jako zadowolony sam z siebie. A więc starszy, czyli sługa, nadzorca, nie powinien być charakteryzować się przepraszam, taką cechą podobania się samemu sobie, dbania tylko o własne poglądy. Komentator tego słowa greckiego dodaje, że jest to charakter, który składa się z trzech różnych części. Zarozumiałości, arogancji i pogardy dla innych. A więc człowiek, który nie liczy się z opinią innych, jeśli tę opinię oparte są na Duchu i Słowie Bożym i uwagami innych oraz odmiennością zdania innych, nie może i nie powinien być starszym. Drugą cechą, która nie powinna występować u kandydata na starszego, to człowiek ten nie powinien być skory do gniewu. Trzeci warunek to nie oddający się pijaństwu. Jest to również określenie, które ma podwójne znaczenie. To jednak zasadniczo tu chodzi o symboliczne pijaństwo, a mianowicie człowiek ten nie powinien być gwałtownego postępowania, znieważania lub krzywdzenia kogoś, który działa bez opamiętania i niepoczytanie, tak jak człowiek pijany. Nie może być również zadziorny, znaczy bitny. Zasadnicza myśl jest taka, mianowicie, aby taki człowiek nie używał gwałtownej, gniewliwej mowy, wyjmując źdźbło z oka brata, pomijając swoją belkę. Nie może być chciwy brudnego zysku. A więc materialista, szczególnie taki, który zdobycze swoje otrzymuje w sposób nieuczciwy. Brat Russell również dodaje takie słowa, które odczytam. Ci, co ujawniają nadmierną troskę o ten żywot, nie są pod żadnym względem odpowiedni do przyjęcia służby starszych w Kościele i nie powinni być wybierani na takie stanowisko tylko ci, którzy szukają najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Są w pewnym znaczeniu sposobni do tej służby w zborze. Czyli nie powinien być również nowotny, to znaczy niedoświadczony, niewypróbowany. Teraz przejdziemy do tego, jakim powinien być kandydat na starszego. Wspomniałem o tym, że nie powinien być naganny, czyli powinien być uczciwy, prowadzący swoje życie w Duchu Chrystusowym. Mąż jednej żony. Oczywiście wielu uważało, że to chodzi o to, że może mieć być taka sytuacja, że po śmierci tej żony drugi raz nie może się ożenić. I tak na przykład jest w Kościele prawosławnym po dziś dzień. A to raczej nie chodziło o ten sens. Apostoł Paweł, mówiąc o tym, że starszy ma być mężem jednej żony, to z kontekstu tego zdania wynika, że sytuacja, jaka miała miejsce w tym czasie, mianowicie wśród Żydów, sprawa żon, ich prawa rozwody
wielożeństwo, poligamia były niezgodne z duchem pańskim. Wśród Greków problem małżeństwa był również postawiony na głowie. O tym, co było w kulturze rzymskiej, to dowiadujemy się z różnych historii tamtego czasu. I sprawa małżeństwa tam była w rozkładzie. Jeśli wspomnieć o Cezarach, o całych dworach rzymskich, to problem małżeństwa był tam naprawdę postawiony w głowie. Dlatego odróżnienie, aby chrześcijanie wywodzący się tak z pogan, jak i Żydów, rozumieli, jak powinna wyglądać sprawa małżeństwa, apostoł Paweł postanowił, aby to podkreślić, że nie te kryteria, które są w Rzymie, w Aleksandrii lub w Atenach, ale te, które Pan dał, powinny być obowiązujące. Powinien być trzeźwy, również w znaczeniu tym, że żeby nie był pijany, ale trzeźwy w tym znaczeniu, że słowo greckie ephalios znaczy czujny, stojący na straży. Znaczy to, że w chwilach, kiedy widać, jak przeciwnik posługując się swoimi narzędziami atakuje podstawowe prawdy biblijne, to prawdy, które są przynależne ludowi Bożemu, to on nie zamyka oczu i nie mówi rzeczy uspokajających, usypiających, ale poucza, jak sięgać po broń i walczyć w obronie prawdy pańskiej. Nasz Pan w tym względzie pokazał nam przykład w 10 rozdziale, a 34 do 38 wiersza. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię. Nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Bo przyszedł, aby rozerwanie uczynić między synem a ojcem jego. I między córką a matką jej. Także między synową i świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą członkowi domownicy jego. Człowiekowi, przepraszam, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, ponad mnie, nie jest niegodzien. A kto miłuje syna albo córkę nad mnie, ponad mnie, nie jest niegodzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie jest za mną, nie jest niegodzien. Kto by znalazł duszę swoją, straci ją. A kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. A więc starszy to nie jest ten, który ma usypiać dwór, ale ten, który ma obserwować i widzieć, co dzieje się wokoło i reagować we właściwy sposób. A więc taki starszy nie może sobie pozwolić na nic, co usypia jego czujność, co burzy jego chrześcijańskie postępowanie. Przepraszam. Następnie umiarkowany. Dobrze, zostało mi jeszcze trochę. Spojrzałem na zegarek w tym momencie. Wczoraj jeszcze próbowałem poniżej 3 godzin wejść z wykładem. No dzisiaj już jest trochę mniej, ale kilka stron za dużo z tego widzę. Jeszcze mam 4 strony. Wytrzymacie, bratowie. Macie jakieś kanapki z sobą? Tak, no to dziękuję bardzo. A więc
słowo, to słowo polskie zostało przetłumaczone z greckiego słowa sofron, to znaczy roztropny, rozsądny, opanowany, rozważny. Następnie słowo kosmios, które ma znaczenie zewnętrznego wyrazu, wewnętrznej samokontroli. I no dobrze, opuszczę część, bo już braterstwo współczuję. Lecz powinniśmy pamiętać o tych cechach, zwracać na nie uwagi i czuwać, aby nie przekraczać pewnej granicy. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 5 wierszu mówi: starszych, którzy są między wami, proszę ja, współstarszych, świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona, paście trzodem Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie, nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem, nie jako panując nad dziedzictwem państwem, ale wzorem będąc trzody. I znowu apostoł Piotr znał również swoich współpasterzy. Widział, że różnego rodzaju problemy były już w tamtym czasie. I dla ogólnego dobra daje również tę przestrogę, aby mieli pasterze, słudzy pańscy, na uwadze ze dobro ludu Bożego nad trzodą, a nie swoją, lecz pańską trzodą. Należy pamiętać również o pewnych obowiązkach zgromadzenia, że zgromadzenie powinno również ze swojej strony przejawiać troskę, właściwe rozpoznanie, ocenianie kandydatów. Tutaj mam kilka rzeczy bardzo cennych przepisanych i z teraźniejszej prawdy, i z 6 tomu, ale to może to jest uzupełnienie. Może to ja zostawię tutaj i braterstwo, kto będzie zainteresowany tym, to sobie przeczyta. To są zobowiązania takie wobec zboru, a mianowicie spróbuję tak ogólnie w kilku słowach. To, że w zborze, jak brat Russell mówi, te przepisy odnoszą się do poświęconego ludu Bożego. Co to znaczy poświęcony lud Boży? No to właśnie to o tym na początku mówiłem. To są ci ludzie, którzy są Bogu oddani, czyli którzy zrezygnowali ze swojej głowy. Wiemy, co to jest poświęcenie. Wiemy? Wiemy. Zrezygnowali ze swojej głowy, czyli swoją wolę odłożyli na bok, przyjęli wolę pańską. I teraz, czyniąc tą wolę pańską, oni chcą, żeby dobrze działo się w zborze. Żeby wybrać właściwych. A więc nie będą forsowali swojej woli, tylko wypatrywali woli pańskiej. Taki jest generalnie sens tego wszystkiego, co dotyczy się nominacji, wyborów i tych wszystkich naszych społecznościowych spraw. Jeżeli my jesteśmy w stanie odłożyć nasze poglądy, nasze uważania, nasze nasze ludzkie sprawy na bok, a zastąpić je, co jest naszym obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest zastępowanie tego. To zastępowanie ma trwać całe nasze życie i przy jego finale powinniśmy już być mocno zastąpieni. W każdym razie to są ci, którzy biorą w tym udział i czynią postęp. I wypatrują w woli pańskiej. I w tej woli pańskiej widzą, że no, usługa tego, a tego brata będzie
dla naszego zgromadzenia pożyteczna, korzystna, będzie służyła rozwojowi, będzie, bo będziemy chcieli się, będzie, i będziemy w stanie się budować, lub też nie. Dlatego też w tym kierunku idą te rady brata Russella i brata Johnsona. One będą tutaj położone na